Ja myślę, że my się generalnie zgadzamy. Natomiast pewnie te priorytety rozkładamy inaczej i każdy z nas skłonny jest zaczynać od czego innego. Ale jak porozmawiamy godzinę czy półtorej, tak jak było teraz, nawet bardzo gorąco, to na końcu różnic zasadniczych nie ma. Mamy tą samą przeszłość w tym samym kraju. Przeszliśmy te wszystkie stadia polskiej gospodarki, polskiej demokracji. Mamy ogromne doświadczenia, uczyliśmy się tej samej historii. To jednak powoduje, że jeśli zaczynamy myśleć w kategoriach europejskich, światowych, to dochodzimy do podobnych wniosków. Ja stawiałem ten szczególny nacisk na konieczność uporządkowania europejskiego domu, żeby w ogóle istnieć w świecie. I ta konkurencyjność europejska musi wynikać z tego, że my będziemy dobrze zjednoczeni, że będziemy na zdrowych zasadach współpracować ze sobą, stworzymy wspólny rynek, że będziemy odpowiednio wykorzystywać nasze wspólne fundusze, zasoby, także kapitał ludzki, który jest gigantyczny w Europie, a także naszą miękką siłę, która polega na tym, że dla nas, Europejczyków, świat wartości jest super ważny. A to dzisiaj na całym świecie się przebija. Może dlatego nie lubią nigdzie Amerykanów, boją się Chińczyków, a do Europejczyków podchodzą z sympatią i z nadzieją. I ja zwracałem uwagę na te sprawy wewnętrzne. Pan doktor, zresztą zaraz to sam powie, pan prezes, mówił o naszych relacjach zewnętrznych, że nam wiele brakuje. Ja się z tym zgadzam. Znaczy, my nie mieliśmy i nie mamy chyba dylematów co do tego, że najważniejsza jest przyszłość, bo o tym mówimy. Mamy już, patrzymy na siebie, ogromne doświadczenie, że żyjemy, jesteśmy związani z Polską, nasze dzieci, nasze wnuki tu będą żyły. W związku z tym nie ma dylematu, czy Unia, a w tym Polska, ma być reformowana, ma się integrować, bo to jest jedyna szansa, bo jedynie gospodarka tej pozycji dzisiaj, jaką reprezentuje Unia, która stanowi prawie 30% całej gospodarki światowej, ma szansę odegrać i obronić się w tym świecie, który biegnie do przodu strasznie szybko. On biegnie strasznie, dużo szybciej niż Europa, bo Europa dzisiaj ma ogromne problemy wynikające z problemów demograficznych. Jesteśmy najstarszym kontynentem świata. Jesteśmy kontynentem najdroższym, co za tym idzie. Praca w Europie jest obciążona największymi kosztami. Jesteśmy konfrontowani z faktem, że 85% na przykład produkcji tekstylnej jest lokowana w Azji. I jak Europa ma się w tym odnaleźć? Ja chciałbym położyć główny nacisk, zresztą zgodziliśmy się z panem profesorem, że to reformowanie Europy musi być, tylko musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę Europa powinna pójść, w jaką stronę ta reforma powinna pójść, czy zwiększyć rolę tak zwanego superrządu w Brukseli, czy też zmniejszyć rolę. I tu możemy mieć dylematy, bo ja zgadzam się, że te doświadczenia ostatnich lat, fakt, że świat znalazł się w kryzysie, pytanie, dlaczego się znalazł w kryzysie? Czy to tylko pazerność bankierów, czy po prostu lenistwo biurokratów, które w odpowiednim momencie nie zainterweniowali tam, gdzie być powinni? Jedno i drugie z pewnością. Pewno to się nakłada. Następne pytanie, czy ratować depozyty w bankach, czy też ratować całe banki? Ja jestem zdania, że tylko depozyty, bo dlaczego przedsiębiorstwo pod tytułem bank ma być lepiej traktowany niż każde inne przedsiębiorstwo na świecie. To powoduje tylko sytuację taką, że banki mają się gorzej, a prezesi zarządów lepiej, że zostały znacjonalizowane straty, a sprywatyzowane zyski. I ja jako przedsiębiorca też się przeciwko temu burzę, bo to kładzie złe światło na całą grupę ludzi zajmujących się gospodarką. Ale ja myślę, że trzeba położyć nacisk na jedno, że szansą Europy jest świat, a już nie tylko sama Europa. I ten potencjał, który my reprezentujemy, ten potencjał ludzki, kulturalny, historyczny, kapitałowy, Europa jest najsilniejsza prawie pod każdym względem w świecie.
żeby on nie utknął w martwym punkcie i nie został zaprzepaszczony, żebyśmy się nie stali skansenem tego, że kiedyś, tak jak Rzym był największym imperium świata, z największą kulturą, dzisiaj czerpie z niej cały świat, najlepsze są wina włoskie, najlepsze jest architektura włoska i się z tym wszystkim zgadzamy, tylko że to już było. Ja bym chciał powiedzieć, że to będzie na bazie tego, co dzisiaj mamy. A być może wtedy, jeżeli zrozumiemy, że przyszłość leży w świecie, a nie tylko wśród najbliższych sąsiadów. No właśnie, tutaj być może była pewna różnica, bo Rzym się w końcu rozsypał. Rozsypał się, ciągle rozszerzając, będąc coraz większym mocarstwem. No, przyjechali Wizygoci. Dlatego, że nie dbał o porządek u siebie. I dlatego nie można myśleć poważnie o sytuacji zewnętrznej Europy i o naszym zewnętrznym oddziałaniu, jeśli nie uporządkujemy własnego domu. Zapewne tutaj rozłożyliśmy różnie te priorytety. Ja wiem, że tak się rozwijały państwa narodowe. To znaczy, tylko to mogło mieć silną politykę zagraniczną i oddziaływać na resztę świata, które same wewnętrznie było dobrze zorganizowane, miało dobrą gospodarkę. Najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone. A my, jako Europa, nie zorganizowaliśmy się jeszcze dobrze. My mamy zbyt wiele słabości wewnętrznych, żebyśmy mogli tak swobodnie działać na zewnątrz. Do niedawna jeszcze musieliśmy prosić Amerykanów, żeby przyjechali na zachodnie Bałkany i pomogli nam rozwiązać ten konflikt. Ale zauważcie, w najbliższym sąsiedztwie to my sobie już radzimy. To jest ogromny postęp, bo zarówno zachodnie Bałkany, jak i wschód Europy dzisiaj myśli o Europie, nie o pomocy amerykańskiej. Północna Afryka mówi, będziemy wchodzili do demokracji i dobrobytu nie przez Amerykanów, tylko przez Europejczyków. Nawet konflikt bliskowschodni, izraelsko-palestyński. Dzisiaj Europa ma coraz więcej do powiedzenia, a do niedawna wydawało się, że tylko Stany Zjednoczone. A więc to nasze najbliższe sąsiedztwo zaczyna już odczuwać nasze wspólnotowe działanie. Trzeba to zacieśnić i tak jak pan prezes słusznie zauważył, trzeba na przykład pójść w cały kontynent afrykański. Ja się zgadzam z panem prezesem, bo to był taki jeden z leitmotivów wystąpienia pana prezesa, że tam są ogromne szanse dla Europejczyków. No ale ja dzisiaj boję się bardzo o naszą wewnętrzną sytuację, bardziej niż o to, jak jesteśmy postrzegani na świecie. Znaczy, ja myślę jeszcze jedną rzecz, bo Rzym upadł, myślę, z jednej podstawowej przyczyny, z braku pokory. Grzech pychy jest najcięższym grzechem, gdzie wszyscy upadają państwa, upadają koncerny, upadają ludzie. I niezrozumienie jednego podstawowego faktu, że będąc wielkim, będąc mądrym, będąc bogatym, ma się więcej obowiązków niż praw.